No ja chciałbym się też tutaj podzielić, bo takie w tym drugim wersecie, co Darek czytał, od Safarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. To, co Rafał mówił, to jest bardzo wspaniałą rzeczą. I wierzę, że ludzkie pragnienie powoduje, mobilizuje Boga do tego, żeby go przygotował jeszcze szybciej do tego. Bo jak czytamy w liście do Tytusa, biskup bowiem jako włodarz Boży, włodarz, on coś ma, czym może zarządzać, co przekazywać. Ma powierzone pod opiekę swoją. I on, tutaj Paweł pokazuje, jak on powinien być. Powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy i brudny, brudnego zysku. I myślę, że bracia i siostry, właśnie Bóg, jeżeli ma tak, jak Rafał, ma takie pragnienie inne, po prostu Bóg przygotuje szybciej. Drudzy wolniej chodzą, Bóg przygotowuje, ale odbywa się w tym późniejszym terminie, dłużej to trwa. Ale też przygotuje. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten, który rozdziela tym słowem, dzieli, ten Safarz, właśnie miał na uwadze to, co Bóg od niego wymaga. Taki musi być. Tak jak przeczytał Rafał z Jakuba listu. Każdy, kto naucza, niech uważa. Jest to wielka odpowiedzialność. Musimy najpierw wierzyć, poddać się, bo Panie, ja też od pewnego czasu wołam do Pana, Panie, chcę być tym świadkiem prawdziwym, żywym. W pracy, w domu. Chcę, moje życie ma być świadczyć o tym, że to we mnie jest, że tym się mogę dzielić. Ja pracy też przekazuję. Jestem w pracy, tam mówię. I tak jak mówiłem kiedyś, tej dziewczynie zwiastowałem, ona potem po pewnym czasie mówi, Panie Janku, ja na Pana to zła byłam. Bo powiedziałem, że jesteś bezbożna, bo żyję bez Boga. Po bogańsku żyję. A teraz już ostatnio słyszę i tak widzę, że idzie ku dobremu. Nie wiem, może Pan sprawi w jej sercu pragnienie, że będzie chrzest chciała przyjąć. Bo coraz to jest, ja z nią rozmawiam. Przekazuję jej, że to jeszcze nie koniec. I dopiero zaporządkowała. Musisz jeszcze to potwierdzić. Wszystkie te prawdy biblijne, tak jak tu jest powiedziane. Nic poza tym od siebie. Bo wiem, że faktycznie odpowiem przed Bogiem, jeżeli ta osoba przyjmie coś, co nie będzie zgodne, ona uzna to za prawdę. Nie pójdzie w tę drogę. Dalej jeszcze można by było w liście do Tymoteusza, Paweł poruszył tam też. Sługa, bo sługa to szafa, sługa i włodarz. To myślę, że to są ludzie, którzy muszą, dzielą się tym. Służą Bogu w tych sprawach. Rozdzielają. I tutaj też staraj się, to jest drugim od 15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Też Paweł pokazał tutaj, że mamy być, jaki w Tytusie do biskupa kierował, do włodarza, taki tutaj do sługi kieruje, że nienaganny. Odpowiedni, należycie wykładający słowo prawdy. Tą prawdę, jak to Rafał powiedział, prawdę, tą prawdę, bo innej prawdy nie ma. Jest ta jedna prawda i koniec. Pijamy. A już jak inno się kładzie od siebie, to już jest. To nie jest Boży sługa, ani Boży pracownik, ani włodarz, ani fasarz. To już jest coś innego. Dalej jeszcze można wziąć w 25 rozdziale. 24, przepraszam. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Dalej, a 25, napominający z łagością, krowny w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do pamiętania i do poznania prawdy. Z łagodnością. Nic na siłę nie zrobię. Mnie Pan nauczył, jak chciałem swoją żonę na siłę zbawić. To jest absurd. Teraz Bóg uczy mnie właśnie tych rzeczy. Łagodności, pokory, całkowite poddanie się Jemu.
tak, żeby on mógł kierować. No, tobą, bracie, siostro. No wtedy to się jest sługą. Bo tak to jest taki samowolny. Tam Paweł pisze do tego włodarza, żeby nie był samowolny. A człowiek podający się Bogu i Bóg nie przygotuje, jest samowolny. Tak mi się podoba, Pani, tak będę mówił. Nie, tyle chciałem powiedzieć.